Jeszcze chciałem Wam przypomnieć, że Cross przygotował kod rabatowy na Crossa Eskera 4.0 MS. Kod rabatowy to Przemysław 20, macie 20% rabatu. A jeżeli jest promocja na stronie Crossa na ten rower, to promocje łączą się. A kod rabatowy ważny do końca czerwca. Witam wszystkich widzów. Dzisiaj mała wycieczka, bo dzisiaj lecę na Grunwald. Do Grunwaldu mam gdzieś, o Jezu, jakie piaski. Mam 50 km. No, mamy godzinę 16 i myślę, że tak na 19 gdzieś tam dolecę. No i oczywiście zapakowałem się bikepackingowo. Wszystko, czego potrzebuję do spędzenia nocy na dziko, mam na rowerze. Także zapraszam do oglądania. No i można powiedzieć, że wycieczka z serii wokoło komina. Ale jak ktoś kiedyś napisał w komentarzach, dobrze, żeby ten komin był w dobrym miejscu umiejscowiony. I tak się składa, że mój komin chyba jest w idealnym miejscu. Dzisiaj taki mały test, bo chciałem się zapakować na lekko. Takie ultralight bez sprzętu ultralight. Mam sakwę w ramę i sakwę podsiodłową, które razem mają raptem 10 litrów. No i byłem ciekaw, czy uda mi się spakować na taką jednodniową wycieczkę z biwakiem na dziko. Choć w sumie namiot mam przytroczony do kierownicy. No i mam też plecak jeszcze 15 litrów. No ale tam jest głównie jedzenie. Wiatr się zerwał na tych polach. Na szczęście boczny. Ale mam już połowę dystansu. Także nie jest źle, 25 km. A w Grunwaldzie byłem już dwa razy na inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. I za każdym razem obiecywałem sobie, że przyjadę tam rowerem. No i dzisiaj realizuję swój cel. Przerwa na małego sezamka. Szukam jakiejś innej trasy, bo wytyczyłem sobie trasę przez Łachu. No i niestety Łachu tak mnie puściło dosyć asfaltami mocno. No i chcę tu odbić gdzieś w bok. Mam nadzieję, że źle na tym nie wyjdę, choć historycznie różnie to z tym bywało. Plan na dzisiejszą mini wycieczkę jest taki, żeby po prostu zobaczyć tego obeliska wielkiego, ten pomnik na polach bitwy pod Grunwaldem, no i gdzieś w okolicznych lasach spędzić noc, a potem z powrotem do domu. Dobra, zbieram się, bo komary atakują. Teraz dylemat, czy pojechać prosto asfaltem, czy tu w taką trochę piaszczystą drogę. Jeszcze pod górkę. Bo Łachu tu nie widzi drogi. Urywa się, ale zobaczymy. Piękne buki. A jesteśmy w rejonie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
A tu właśnie takie piękne buki rosną. Badyle. No i najważniejsze, że z górki. Jednak warto było skręcić w bok. Żarło podane. Ale jakoś tłumów nie widzę. Kręcamy w lewo. O, jakieś błoto. Odcinek piękny przez pola. No nie żałuję, że zjechałem. Ten zapach zboża. Ale już za chwilę odbijam w drogę z powrotem. Już kończy się mój offroad. Za chwilę wjeżdżam na drogę. Jeszcze jakieś 15 km i mamy Grunwald. Zapomniane wioseczki. Tam konie sobie jedzą trawkę. Uwielbiam taki klimat. Ursusy. To jest to. Jestem w miejscowości Marwald. Widziałem taki znak, że niby jakaś ścieżka rowerowa, w sensie szlak rowerowy. A jak mam jechać asfaltem, to po co? Jak mogę sobie jechać jakimś tam jakąś polną drogą albo szutem. Znak trochę schowany, ale już się zaczyna robić pięknie. Kończy się droga, ale żeby nikt nie wpadał w panikę, to postawili znak, że ścieżka rowerowa.
ściek wodny i strumyk. Woda wydaje się dosyć czysta. Ale tu jest pełno pól, a widziałem, że robili opryski, tak żebym nie ryzykował pić takiej wody. No może by tak pobiwakował na plaży? W sumie to bałbym się. Mniej bałbym się w środku lasu. Lecę teraz do Dąbrówna, choć miałem w linii prostej niecałe 5 km do Grunwaldu. No ale zorientowałem się, że w sumie nie mam śniadania. Że jadę do Dino. Tam jakieś właśnie kupię śniadanie i coś jeszcze na ząbki. I jadę na Grunwald. Tak do Orlenu pojechał. Wjeżdżam do Dąbrówna, już widzę szyld Dino. Zawsze pytacie, jak zabezpieczam rower. Nie zabezpieczam. Po prostu szybko robię zakupy. Zrzucam przerzutkę na najmniejszą zębatkę. Bo nie każdy złodziej wie, jak przerzucać w takich klamkomanetkach. Także zakupy zajęły mi dosłownie 2 minuty. I z powrotem jestem na rowerze. Ja będę spał. Oto jest pytanie. A już jestem prawie na Grunwaldzie. Tylko zamiast polecieć asfaltem dalej prosto, no to znowu sobie udziwniłem trochę traskę. Muszę się rozejrzeć za potencjalnym miejscem biwakowym. Tak sobie stwierdziłem, że może gdzieś najpierw przebiwakuję, a z rańca pojadę na te właśnie pola Grunwaldu. Tu jestem. Tu jest wieś Grunwald. No a tu jest właśnie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, pole Bitwy pod Grunwaldem i różne atrakcje. Chyba gdzieś tu w tych lasach. Gdzieś w tych lasach się prześpię. No, trochę off-roadu na koniec. Jechałem na jakąś lepszą drogę. Ale chyba znowu muszę wjechać w tą gorszą. Na skraju lasu myśliwy strzela, już słyszałem 2 strzały. Jakiś dziwny niepokój czuję. Idę dalej. W poszukiwaniu miejsca biwakowego. Nie jest takie łatwe. Ale na pewno chciałbym takie miejsce gdzieś na skraju lasu. Mieć wgląd na łąkę.
i żeby widzieć wschodzące słońce. To takie właśnie kryteria sobie założyłem. Nie wiem, czy coś znajdę. Słońce już prawie zachodzi. Tak sobie jeżdżę tu w koło, nie mam pomysłu na biwak. Lasy tutaj ze skraju są bardzo zarośnięte. Tam znowu by było coś fajnego, ale była wycinka. Nie wiem, chyba pojadę tutaj. Tu jest taka polana i tam są takie trzy brzuski. Dosyć spore. Raczej brzozy już. A i chyba tam rozstawię namiot. Jeszcze w sumie nigdy nie biwakowałem na środku takiej polany, która jest jakby ukryta w lesie, także raczej nikt mnie nie nakryje. Raczej nie powinien. To wygląda. Rower chyba położę na płasko. Nie będzie tak oparty o tą brzozę, bo będzie widoczny. Że go położę tu przy namiocie. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale pewnie tak. Cały czas ktoś strzela. Jakiś myśliwy. Mnie to niepokoi, ale strzały ani się nie przybliżają, ani nie oddalają, tak mniej więcej cały czas w tym samym, na tej samej odległości, gdzieś tam za lasem. Także już się rozbiłem. Cały sprzęt przeniosłem do namiotu. Komary tną. Spryskałem się mgłą. No i za chwilę robimy obiad o kolację. A będzie taki tam standard. Kurczak w sosie tikka masala. Dzisiaj obiad o kolację. Podgrzeje mi. Takie coś. Taka prosta kuchenka składana i taka pastylka łatwopalna. No i to tyle. Bardzo minimalistyczne. A pastylek, jakby ktoś pytał, mam 6. Ten sos lubi się wylać. No właśnie. Normalnie jak w domu. W sensie obiad. Jak niemyśliwi, to jeszcze kozły będą tu na mnie szczekać. Także jutro skoro świt. Wstaję na pola Grunwaldu.
Ale muszę wam jeszcze opowiedzieć małą historię taką, którą czuję się zobowiązany opowiedzieć, bo pochodzę właśnie z powiatu nowomiejskiego i praktycznie niedaleko jest taka wieś, kiedyś, niegdyś miasto, Kurzętnik. No i byłoby tak, żebyśmy nie mówili bitwa pod Grunwaldem, tylko bitwa pod Kurzętnikiem. Ale zacznę od początku. Król Jagiełło, gdy szedł sobie z Mazowsza, chciał zaatakować Malbork, czyli siedzibę Krzyżaków. No i tam po drodze zdobywał sobie kolejne miasta. A że szedł z Mazowsza, no to właśnie na jego drodze stała rzeka Drwęca. I miał cztery opcje właśnie do przekroczenia tej rzeki, czyli Lubicz, obok Torunia, Golub Dobrzyń, Brodnica i Kurzętnik. Pierwsze trzy miasta no to odpadały, no bo tam były spore zamki, dobrze chronione. Także Jagiełło no wiedział, że tam dostanie srogie lanie, także nie było sensu się tam szarpać. I najbardziej oczywistym miejscem do przekroczenia właśnie był Kurzętnik, bo tam był mały zamek, on był słabo chroniony. Czyli aż się kusiło, żeby właśnie tamtędy przejść. No ale co ciekawe, właśnie Krzyżacy w rejonach Kurzętnika przygotowali na Jagiełłę zasadzkę. Właśnie tam się spodziewali tego przekroczenia tej rzeki. No a Jagiełło, jako że niejedną bitwę wygrał, doświadczenie duże miał, wysłał zwiadowcę, no i ten zwiadowca wykrył spore oddziały, spore. Wielką armię krzyżacką, która tylko czekała właśnie na Polaków. Także Jagiełło odpuścił sobie przekraczanie Drwęcy i odbił tak jakby w prawo w stronę Lidzbarka Walskiego i Działdowa i właśnie polami Grunwaldu, na których właśnie koniec końców spotkały się te dwie duże armie. No bo Krzyżacy jeszcze tam kilka dni czekali nad tą Drwęcą, no ale zorientowali się, że coś jest nie tak i ruszyli. No ale gdyby bitwa pod Kurzętnikiem odbyła się, no to niestety prawdopodobnie byłaby przegrana, bo Krzyżacy mieli na korzyść właśnie ukształtowanie terenu, podmokłe tereny, rzekę Drwęce, że na pewno zmasakrowaliby naszych. A tak spotkali się właśnie na polach Grunwaldu, gdzie było duże pole manewru i jak się skończyło, wszyscy wiedzą. Także jeszcze sobie chwilę tu posiedzę na tej łące, pokontempluję o niczym i będę leciał spać. Także jeszcze może jakieś przemyślenia ze środka namiotu, a jak nie, no to do zobaczenia rano. Przed chwilą jakiś samochód jechał pobliską drogą i latarka mi świeciła na namiot. Nie wiem, czy to była straż leśna, czy myśliwi. Nie mam pojęcia. Jak wyszedłem z namiotu, no to widziałem tylko czerwone światła już, te tylne od samochodu. I też świecąca latarka. Nie wiem, kto to był. Wolę nie wiedzieć chyba. Idę spać dalej. Jak nie latarki, to teraz błyskawice mi świecą. Burza przyszła niezapowiadana.
A kurde, po środku łąki. No ciekawie. Trzecia w nocy. Witajcie widzowie. Takie spanie na raty trochę. Że około 12 właśnie jakiś samochód tu jeździł i czegoś szukali, bo latarką świecili właśnie mi tu po namiocie. Ja myślę, że to chyba myśliwi byli. Właśnie były strzały. Może szukali jakiegoś jelenia. A około trzeciej, kurde, niezapowiadana burza, która nagle się pojawiła w prognozach. A to praktycznie 2 godziny. Jeszcze śniadanie. Kurde, ten jungle bug, to ja nie wiem, jaki komfort ma, bo nie wiem ile było, z 12 stopni, 13, kurde, marzłem. Dzisiaj mamy bułki z kabanosami. I ogórek na zagrychę. A taki normalny, gruntowy. Mamy 8:00. Jak ja lubię te polowe klimaty. A nie żadne tam hotele 5-gwiazdkowe. Najważniejsze, że jest ciepło i nie pada, bo ten deszcz w nocy, który się tak dosyć gwałtowny był, i do tego jeszcze burze były, no zaniepokoiłem się, że się trochę przeciągnie, bo nic nie wziąłem przeciwdeszczowego. Praktycznie spodnie to mam rozpinane z krótkich na długie, no i mam tą wiatrówkę tutaj. Nic więcej. W ogóle z ubrań na taką mikro przygodę, właśnie taką jednodniową, no to praktycznie ubrań to biorę tyle co nic. To co mam na sobie, to w tym śpię. No, ale wtedy oszczędzam na miejscu. Namiot się jeszcze suszy.
Fryzura, widzę, masakra. A ja zbieram ten cały majdan. Dobrze, te sakwy są wodoodporne. Całe śmieci z biwaku. Może tu w plecak będzie jakiś śmietnik, to wyrzucę. Tu był namiot. Krosik już zapakowany. Włączamy Wahoo. I lecimy na Grunwald. Ale wiaterek, muszę przyznać, że rześki jest. Niby ciepło, a zimno. Dobra. Lecimy, nie marudzimy. A mamy 9 godzinę. No to w sumie nawet dosyć szybko mi wszystko zeszło. Opakowania było dosyć mało. Tak może wydawało się, że jest dużo sprzętu, ale tylko namiot, materac. I tyle. A reszta to tam pochować woreczki, torebki. Nowy asfalt na Grunwald. O, już widzę pomnik. Mam go po lewej. To muzeum 800 metrów. Muzeum nawet w niedzielę otwarte, ale nie będę wam spoilował, musicie sami przyjechać to zobaczyć. Ja już lecę do domu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku i zapraszam na kolejne. Na razie.